Dzień dobry, witamy Was serdecznie. 30 odcinek Neurofryki, Patryk. Maciek. Cieszymy się, że dalej oglądacie, to jest niesamowite. Waszych ulubionych neuroterapeutów. Tak, i dzisiaj słuchajcie, z racji tego, że robi się nawet ciepło, niedługo będzie zmiana, czasu na letni. Dzisiaj padał śnieg. Będzie w miarę ciepło, no nie wiedziałem, że super ciepło i chodźmy na zewnątrz, aczkolwiek wiesz, no porównanie do tych morozów, które miały miejsce w styczeń, pamiętasz ojrzanów w styczniu, gdy robiliśmy rzeczy? To były czasy. Minus kilkanaście było. To naprawdę ta zima dała nam trochę popalić, jeśli chodzi o takie mrozy, więc teraz jak jest plus 5, to jest już naprawdę ciepło. I z racji tego, że zbliża się wiosna, a po niej lato, i to jest taki okres, że ludzie są bardziej aktywni, interesują się nowymi aktywnościami, interesują się jakimś sportem, chcą spędzać jakiś ciekawy sposób czas. Zrobić redukcję na Sopot. Chcą zrobić redukcję na Sopot, właśnie. To jest chyba dalej jedna z głównych motywacji, jeśli chodzi o aktywność fizyczną. Chudnięcie. Klasyka. Czy to jest dobry pomysł? No, znaczy generalnie rzecz biorąc, jeśli ktoś ma nadmierną tą masę ciała, to ja myślę, że to jest dobry pomysł. Ale nie zapominajmy, że jest coś istotniejszego, jeśli chodzi o chudnięcie. Znaczy, niż no tak. Aktywność fizyczna. No, generalnie dieta. Znaczy, dlatego odpowiadam na pytanie, czy jakby warto robić redukcję. Więc tak, jak ktoś jest, nazwijmy to przy kości, to myślę, że ogólnie dla swojego zdrowia dobrze by było. Tak, bo jakby otyłość jest chorobą. Tak. Nadwaga jest zbliżaniem się do tej choroby. No tak. A my no chcemy, żeby po prostu ludzie byli zdrowi, wiadomo. Bezlitośnie praktyka, życie i badania i w ogóle wszystko pokazuje, że no, że to nam nie służy. Kurde, wiesz co, teraz mi się przypomniało, to jest chyba nawet na dwóch kanałach. Na pewno jest na moim kanale, ale wydaje mi się, że na Projekt Masaż też jest, że jak pojawia się trening, by temat związany z ćwiczeniem, po prostu jakimkolwiek, nawet to jest nie ćwiczenie odchudzające, bo my takich ćwiczeń nie ma, tylko aktywacja, mobilność, ruchomość, to pojawiają się komentarze od różnych osób, takie same, typu, że każesz tą dietą jakoś tam, nie chcę promować niczego, no nie? Tutaj jakby wspominać, ale dieta osoby X, aha, że ja też byłam w takim miejscu, okazało się, że trening to nie było to, czego szukałam, bo głównie była dieta X i zaczęłam po prostu bez aktywności, tylko odżywiać się tak i schudłam. I ja mówię, no spoko, ale co mam wspólnego to jakby wiesz, co to ma do z materiałem dotyczącego poprawy mobilności kręgosłupa, no nie? Tam sama dieta może być za mało, żeby po prostu poprawić mobilność swojego kręgosłupa. Może poprawić się. Znam takie sytuacje, że ktoś na przykład zaczął jeść zdrowo i mu się poprawia zakres ruchu w stawach. Może tak być. Może tak być. Jak najbardziej. Ale nie o to chodziło. To są dwie odrębne rzeczy. Po prostu. Tak. Więc jeżeli macie motywację taką, że główną waszą motywacją w związku z treningiem jest schudnięcie, no to spoko. Można się poruszać, jeżeli nie ruszacie się, ale warto by było, bo to nam jednak wywołuje trochę większy deficyt kaloryczny, więc tak naprawdę możemy trochę więcej sobie pozwolić, więcej zjeść, nie być głodnym, nie wpędzać się w niedobory i jednocześnie sobie chudnąć. Tak. Spoko. Tak. Poza tym jak się tak po prostu, jak ktoś ekstremalnie dużo waży i bardzo szybko schudnie bez treningu, no to niestety tak wygląda to średnio. Dostaje nam dużo skóry i takie zmarszczki. Chirurg plastyczny musi wjechać z tematem i zrobić plastykę brzucha przynajmniej. No tak. Tudzież ud. Ale jeśli się jednocześnie trenuje w tym samym momencie, to można tego w wielu przypadkach uniknąć. Jesteśmy jędrni, fajni i chudniemy optymalnie. Więc na przykład jeżeli chcecie zrzucić 30 kg do wakacji, to nie wiem, że jest dobry pomysł. Nie, to myślę, też zły pomysł. Chyba, że macie na przykład 300. Tak. To wtedy można 30 schudnąć. Myślę, że dałoby radę. Dałoby radę. No ale jeżeli macie po prostu 100 i chcecie schudnąć 70, bo to jest wasza optymalna waga, to myślę, że to trzeba rozłożyć na dłuższy okres. Ja pamiętam taką wtopę jedną u siebie w gabinecie. Przychodzi koleś taki przy kości trochę. No i często tak widzę, że po prostu temat jedzenia, chudnięcia byłby przydatny gdzieś w wywiadzie, to się pytam, czy były jakieś wahania wagi, czyli tak dyplomatycznie, no nie? I ktoś mówi, że tak, 30 kg. Ja mówię, schudł pan. Czekaj, w ludu. Przytył pan. Tak, że nie, schudłem. A koleś ma tak 150, no nie? No tak. Teraz. Więc myślałem, że mu się przytyło trochę, a się okazało, że właśnie on jest na konkretnej redukcji, no. Ale to, okay. To w ogóle patologiczna sytuacja z nieba, nie chcę może o tej sytuacji za bardzo mówić. Ale też nie chcieliśmy mówić o chudnięciu. Chcieliśmy mówić, słuchajcie, o treningu, o takich nieoczywistych rzeczach związanych z treningiem i o takich przemyśleniach, bo ja bym chciał, żeby
ten temat miał taki ciekawy wydźwięk. Ale o tym na końcu, bo też nie chcę powiedzieć, wiesz, podsumowanie na początku. Spoilera. Spoilera. Więc pogadajmy sobie o takich na początku kilku fajnych tematach, bo myślę, że każdy tak trening kojarzy z tym, że można schudnąć, z tym, że serduszko będzie lepiej pracowało, trochę nam się oddech poprawi, ale jeśli chodzi o trening, to ma dużo nieoczywistych efektów, które może dać. Jakbyś miał powiedzieć taki, według ciebie, najważny, bo to jest bardzo ważne, że to jest ważny element, o którym ludzie nie wiedzą, co daje trening. Kontrolę glikemii. Rozwiń to, bo wiesz, jakby to może niektórym nie okay. mówi specjalnie dużo. No dobra, więc myślę, że po prostu lepiej nasz organizm sobie radzi z tym, co jemy. Mhm. Więc nie mamy takich wahań poziomu glukozy we krwi. I raz, że możemy sobie trochę częściej wtedy pozwolić nawet na takie jedzenie, które uważamy, że jest średnio zdrowe, no ale po prostu wszyscy czy większość z nas jakoś po prostu to lubi. A dwa, że jeśli mamy takie wahania tego cukru i niestety bardzo dużo osób ma z tym problem, no to odbija nam się to niekorzystnie już jakby chociażby na samym myśleniu. Mhm. Nie? Czyli takie wrażenie czegoś takiego, że po obiedzie to byśmy najchętniej gdzieś walnęli w kimę, wpadamy prawie w śpiączkę i się nie nadajemy po prostu do niczego. Do pracy, do no, nic, tylko po prostu kanapa i koniec, nie? Więc jeśli zaczynamy sobie gdzieś tam trenować i nam się ta glikemia mocno poprawia, no to raz, że jesteśmy mniej narażeni na różnego rodzaju schorzenia, głównie właśnie na tym tle takim metabolicznym i krążeniowym. Dużo za tym przemawia, że dzięki temu po prostu dłużej żyjemy, mhm. a też niespecjalnie często tak o tym się myśli, no bo podejrzewam, że większość osób, które nas słuchają, no to jest w takim przedziale no pewnie 20-30 lat, nie? No to myślimy sobie, dobra, to kiedy to w ogóle to jest, dopiero zacząłem żyć, nie? Tak. No nie wiadomo. Może to może jest... Może to jest blisko końca, nie wiadomo też, może być różnie. To dokładnie, nie? Więc to jednak fajnie byłoby o tym pomyśleć i to jest jeden z takich aspektów. Dobrze poruszałeś to w ogóle temat drzemek, bo był taki moment, że one były ekstremalnie popularne, te tak zwane power napy. I okej, dla mnie w porządku, w sytuacji, kiedy na przykład ewidentnie wiesz, że nie dospałeś. Z różnych powodów, no nie? Czasami po prostu, nie wiem, masz małe dziecko, albo musiałeś gdzieś tam, znaczy musiałeś, no tak się złożyło, żeby jakiś deadline, szkoła czy praca i po prostu trzeba było zrobić coś do wieczora i wstać rano. Może też masz jakieś zaburzenia snu na przykład i się okazuje, że w nocy byłeś w stanie spać 3 godziny. Tak, albo zrobiłeś po prostu, wiesz, wjechałeś zbyt dużym, nie wiem, w weekend tematem i nie wyspałeś się. Okej, no to wtedy jakby drzemka następnego dnia jest spoko. Jest jakby wskazanie nawet, no nie, żeby w skali tej doby po prostu ta ilość snu była taka i taka, no nie, tam konkretna ilość godzin. Ale w sytuacji, jeżeli powiedzmy poświęciłeś optymalną ilość czasu na sen w nocy, a i tak musisz w ciągu dnia dosypiać. No właśnie, to albo to nie było optymalne. Tak, tak coś jest nie tak. No nie? Jakby to jest fajnie, żeby ludzie zastanowili się, że kurde, ja jak poświęciłem optymalną ilość czasu na sen, spam te powiedzmy 8 godzin, to jest tak, że na następne 16 powinienem po prostu mieć te baterie naładowane. No tak. Jeżeli nie, to fajnie, by taka refleksja pojawiła się, dobra, coś mi się popsuło. Co to jest to i co to może naprawić, no nie? I co ja mogę z tym zrobić, więc z treningiem też fajnie jakby dzisiaj takie rozkminy się pojawiły, po co ja w ogóle ćwiczę i to skąd akurat ten pomysł. To też sporo za tym przemawia, że regularny trening nam poprawia jakość snu. Tak, o ile na przykład, bo to też jest dla niektórych dziwne, że jak się na przykład o 21 konkretnie dojadą, to jednocześnie wiesz, padają na łóżku i mogą zasnąć szybko, ale wstają i coś nie gra, no nie? Tak. I muszą dospać następnego dnia. No. Znaczy tak, część osób na przykład w ogóle nie powinna w takich późno-wieczornych godzinach trenować. Ja na przykład tak mam, że jak już bym zrobił trening o 20, to już ta jakość snu jest bardzo kiepska. Tak. Ja na przykład na pewno zasypiam zawsze dobrze, ale to jak się budzę, to jest już nie tak kolorowo, no nie? Więc tak to może wyglądać. I myślę, że warto byłoby sobie zdać sprawę, a z tego, że no, trening jest też jakimś tam stresem trochę. Co by nie patrzeć, to on troszeczkę no, powoduje stany zapalne, zniszczenia częściowo jakby włókien mięśniowych i tak dalej.
No tak. Po to, żeby w konsekwencji to zaczęło wyglądać lepiej, odbudowało się, żebyśmy mieli, nie wiem, jakby jakiś progres tutaj, jeśli chodzi o moje ciało, układ hormonalny, krążenia i pozostałe układy. Natomiast no, jest to pewna ilość stresu, więc może jakby nadmierna ilość stresu przed pójściem spać nie jest dobrym pomysłem. No raczej nie, zwłaszcza, że mamy jeszcze podniesioną temperaturę ciała, zaraz po treningu mamy dużo wyższe tętno, no to raczej nam nie sprzyja. Tak. Temu, żebyśmy się położyli. A też już może się okazać, że po prostu ktoś ma tak dużo różnych bodźców stresowych w ciągu swojego całego dnia, że na przykład ten trening w ogóle teraz nie jest specjalnie dobrym pomysłem. Bywa i tak. I się okazuje, że może bardziej w tematy, wiesz, jakieś mobilnościowo-medytacyjne powinien wjechać w tym momencie, żeby coś tam z tym ciałem jednak robić, dbać o zakres ruchu, trofikę tkanek, ale jednocześnie... Tutaj dobrym wyjściem jest właściwie zawsze joga. Trudno się na jodze dojechać. Tak. Albo pilates, nie mówię, że się nie da. Tak. Znaczy wiesz, zależy, bo na przykład są te jogi, na przykład takie odmiany typu asztanga, ale w gorącym pomieszczeniu, kojarzysz? Jest. Tak. Nie wiem, jak się teraz nazywa. Hot, to coś z hot. Pewnie no? Hot yoga. Hot może być hot yoga. Jak znam życie. Tak. Ale jest coś takiego. No to wiesz, to jest niedocześnie, że tamtędno ci wjeżdża konkret, to ćwiczysz prawie w saunie. Bo to tam jest temperatura 40+. Możliwe. No to wyobraź sobie, akurat że nigdy to, nie to, to jest taki bodziec stresowy hard. Ja też nigdy nie robiłem tego. Ja znam po prostu z opowieści moich pacjentów, którzy aktualnie na przykład nie powinni w ogóle ćwiczyć niczego. Bardziej hot jogi. Dlaczego o tym mówimy? Znaczy z jednej strony jakby trening jest fajnym bodźcem stresowym. Fajniejszym niż większość bodźców stresowych, które nam życie spotykają, ale też takim trochę zdradliwym. Bo jest stres, ale jest i adrenalinka, wiesz, jakby tutaj wyrzut i spory wyrzut endorfinki, czujesz się po tym fajnie i to jest takie trochę złudne często, ale w konsekwencji, znaczy tak, z drugiej strony jest to też dobry stres, bo on jest i się w pewnym momencie kończy. Większość stresów, które w życiu mamy, one są i się nie kończą i po prostu trwają długo i jest tak zwany stres przewlekły, którym nasze ciało średnio sobie radzi, delikatnie mówiąc. Większość naszych pacjentek byśmy robili im po prostu nie wiem, prosty test źreniczny, albo wiesz, mieli tabelę typu jak ocenić pobudzenie współczulne u pacjentów, no nie? Wiesz, tutaj płytki oddech, zmniejszenie wydzielania śliny i tak dalej, to się wiesz, okazuje, że widzisz swojego pacjenta, czek, hormony, próba nic w ciąży, tak, jak idzie, średnio, czek, i tak dalej. No tak. Więc takie tematy. Różne. Stres jest, znaczy trening jest fajny, potem stres się pojawia i go nie ma. Czyli jest wyzysk adrenaliny i jest spadek. Kortyzol skacze i spada. I to jest taki stres, który my lubimy. Dlatego jakby on jest fajny, ale w sytuacji, kiedy tego przewlekłego stresu jest wiesz, na tyle, że już nie dajemy rady, to dorzucenie jeszcze takiego fajnego bodźca stresowego może być niespecjalne. Tak. No, generalnie zawsze gdzieś tam powinniśmy o tym pamiętać, że tą aktywność fizyczną, no właśnie, ona do czegoś powinna służyć. Że to nie powinno nas bardziej dowalić, tylko no jednak coś, co ma tą naszą homeostazę poprawiać. Czyli musi ją trochę wychwiać, no bo jakby na tym polega w ogóle proces życie, adaptacji, nie? Tak. Musisz zrobić trening taki, żeby on był dla ciebie pewnego rodzaju wyzwaniem, bo jak jest taki powiedzmy zupełnie lekki, tam idziesz, ziewasz, robisz zdjęcie w lustrze i wychodzisz, no to jakby niczemu nie służy. Może poza zacieśnianiu więzi społecznych z ludźmi, z którymi trenujesz. No ale tak naprawdę nic więcej. Ale jeśli on jest za duży, a ty i tak już za dużo masz na głowie, no to się może okazać, że niespecjalnie pomaga. Tak. I tu jest taki moment, gdzie myślę, że możemy powoli z tą naszą rozmową zmierzać. Gdyż właśnie mówiłeś o tym, po co ten trening jest. I to jest fajne, żeby dużo osób sobie zdało sprawę, bo na przykład czasami jest tak, że ktoś ma taki cel, on na przykład nie jest uświadomiony, prawie nigdy, bo my ogólnie lubimy się często oszukiwać i tak dalej, to nagminnie każdy robi. Myślę, że my, znaczy każdy po prostu, więc nie będziemy się też specjalnie wybielać. Tak. I chodzi o to, że ostatnio mieliśmy sytuację, nie będę personalnie teraz tym mówił. Też nie wyszły żadne ciekawe wnioski, ale to były takie fajne przekminy. Pracujemy sobie w gabinecie. To już któryś raz się złożyło. W ogóle z Arturem też takie przemyślenia mieliśmy, no nie? Dotyczące crossfitowców, ale ostatnio Krzyk rzucił taki temat, że osoby, to ty się na to może wypowiedzieć, bo ćwiczyłeś takie rzeczy, że osoby, które na przykład biegają duże dystanse,
jeszcze ultra. Po górach, ultramaratony, no nie, które po prostu 40, 50, 60, 70, 100, no nie, tam dwie doby biegania i tak dalej, to nie są normalne osoby. No często nie. Taki takie mam wrażenie, że faktycznie no to jest ucieczka. No. Ucieczka po prostu często w trening, no bo to są niektóre dyscypliny, które wymagają od nas naprawdę bardzo dużego poświęcenia i nawet po prostu trochę ułożenia życia pod to, żeby ten trening w ogóle jakby mógł się odbyć, żebyśmy się mogli w jakimś tam sporcie realizować. No bo no też umówmy się, że żeby na przykład biec 100 km po górach, no to ta kondycja nie może być taka przeciętna. To raczej nie polega też na tym, że ktoś sobie raz na tydzień założy trampki i się przebiegnie 2 kilometry po parku i jest przygotowany do takiego biegu, nie? Znaczy w ogóle też jest jakby pewnego rodzaju pytanie, czy my się fizycznie jesteśmy w stanie aż tak do tego przygotować, żeby móc bez negatywnych konsekwencji przebiec taki dystans, nie? Zakładam, że to po prostu nie jest nic zdrowego. No więc coś nami musi kierować. Jeszcze o ile w takim profesjonalnym sporcie, gdzie ktoś no jest sportowcem, żyje z tego, zarabia na tym no i traktuje to no powiedzmy jako swoją pracę. Tak. No to ja rozumiem, że no z czegoś rezygnujemy, ale co z tego, ale coś z tego mamy. No to jest normalne, bo my wszyscy to robimy. Każdy z nas no, po prostu handluje swoim czasem, nie? I trochę swoim zdrowiem. No, trochę tak, tak. Trochę tak. Więc tutaj to jest spoko, ale w momencie, kiedy masz na przykład no właśnie chociażby te biegi górskie, ultra, musisz na to wydać często kupę siana, kupę czasu poświęcić na to, żeby to trenować. No po to, żeby nawet jeśli wygrasz jakieś takie zawody, no to to, co ty dostajesz w zamian, jest raczej nieadekwatne w stosunku do tego, ile ty na to już jakby wydałeś, nie? Więc musisz mieć jakieś zupełnie inne powody, żeby to robić. Więc tutaj też absolutnie, żeby nikt się nie poczuł urażony, bo ktoś powie teraz, o ja biegam ultra i teraz Maciek tutaj mi ten dzban jeden mówi, że to jest głupie. Absolutnie nie. Nie mówię, że to jest głupie. Jest, myślę, że zajawka jest fajna. W ogóle ja bardzo lubię biegi górskie są często fajni ludzie, fajna atmosfera i tak dalej. Ale każdy z nas powinien sobie po prostu indywidualnie przemyśleć, po co tak naprawdę to robi? Tak, wiesz, jest fajna atmosfera, na przykład na zawodach odbywają się ileś tam razy, wiesz, nie możesz też zrobić jakoś bardzo dużo takich zawodów, startów w ciągu roku. Nie powinien, no tak. Bo to, że nie możesz, możesz ile chcesz. Nie powinieneś. Nikt tego nie sprawdza. Ale żeby to jak konserwę turystyczną. Nie odbyło się bez bardzo negatywnych skutków twojego zdrowia, to raczej powinieneś zrobić do kilku. W roku, to no tak nie? Zazwyczaj tacy zawodnicy na takim wysokim poziomie robią faktycznie kilka. Tak, do kilku. I wtedy masz, wiesz, fajną atmosferę, ludzie, są piękne widoki i tak dalej, ale na przykład jesteś na co dzień i trenujesz często sam, no nie? Albo w nie zazwyczaj wiem, bardzo małą ilość osób. I trenujesz sobie nieczęsto biegając po malowniczych górach i obserwując piękne widoki, tylko na przykład jesteś... No nie, no chyba, że jesteś miejscowy, bo jesteś dużo osób, które biega po górach, to są faktycznie górale, nie? Tak, ale są też osoby, cała masa, które są z Warszawy i są i z Pomorza. I tak, i tam nie jest tak, wiesz, wow, kolorowo, no nie? I nie jest tak, że na przykład w każdym treningu zwiedzasz inną część swojej okolicy, tylko masz jakąś tam trasę wyznaczoną i sobie tam biegasz i to już nie jest takie... Wow, super, no nie? No często w ogóle, jak już zdajesz sobie sprawę z tego, że znasz absolutnie każdy element kostki brukowej w trakcie, jak po prostu dobiegasz do tego samego parku. Ale może jest to, że tak jak powiedziałem wcześniej, to użyję słowa uciekasz przed czymś, jest bardzo dobrym, jeśli chodzi o jakby w kontekście biegania. Tak. I może nie jest ci specjalnie żal zabrać kawał życia na treningi, który ci się niespecjalnie podoba na dzień dzisiejszy i oddać to po prostu swojej ulubionej aktywności fizycznej, która służy czemuś, no nie? Bo na przykład dzięki temu nie mam jej w domu i to jest fajne. Może tak być. To jest fajne, bo jak jest zabawa z dziećmi jest taka... No tak. To nie jest czymś, co kocham, no nie? No właśnie, tutaj no w ogóle jakby jeden z takich najbardziej znanych ultramaratończyków, Scott Jurek, on po prostu sam jakby przyznał, że zaczął biegać takie długie dystanse, dlatego że jego matka zachorowała na stwardnienie rozsiane, no i on po prostu zaczął uciekać przed tym. Uciekać przed odpowiedzialnością, problemem, atmosferą w domu i po prostu się za to wziął. Później ta motywacja oczywiście może się zmieniła, nie? Trudno powiedzieć.
ale jakby to zapoczątkowało. No chyba, że masz coś innego, czego uciekasz, no nie? To oczywiście, dlatego tak. Każdy indywidualnie musi sobie... Więc trzeba byłoby się zastanowić, no nie? Oczywiście, żeby nie było tak, że w tym momencie będziemy wjeżdżać osobom, które... Zaraz ktoś powie mi, Patryk, nie wypowiadaj się, bo nie biegasz. Tak, nie biegam. Ultramaraton na pewno. I w ogóle mi się nie, jakby nie wybiera, bo jeszcze samo bieganie po górę byłoby spoko. Ja bym miejscowy, bym to przemyślał, nie? Bo jest to, wydaje mi się, to fajne, bo lubię góry, lubię się przemieszczać po nich, chodzenie po górach jest mega spoko. Natomiast jeżdżenie po górach mi się bardziej spodobało rowerem niż bieganie. Natomiast proszę mi takich rzeczy nie wypominać tutaj. Bo jak się wypowiadam, to nie możesz mówić o tym kursie, bo na nim nie byłeś. Tak, nie byłem na nim i powiem, żeby też inni nie byli, bo jest beznadziejny. Tak, więc tutaj proszę nie mówić, nie będę biegał. Natomiast mi się zawsze podobał rozkminy Artura od Nazgabientu, który przez określoną ilość czasu był trenerem crossfitowym na boksie i tam sytuacja była taka sama, no nie? Tam nawet, chociaż nie wiem, może tak samo, jest specyficzny rodzaj osób, które się interesują. Wiadomo, że jest fajnie, jest team. Tu jest nawet bardziej społeczne, bo zawsze jest bardzo. To jest bardzo generalnie społeczne. Jakby crossfit to tak trochę jakby wyrasta wokół tego jakby tego takiego community, nie? No. Idziesz sobie na przykład z kumplami, robicie sobie trening fajny, później razem żygacie. Walicie wódę w szatni. No dobra, może nie, może po treningu, no nie? Ale my jesteśmy profesjonalistami, wiadomo, że alkohol i ruch nie powinny się specjalnie łączyć, tak? Bo one są antagonizmami tutaj. Trening powoduje, że jesteś coraz lepszą wersją samego siebie, wódę powoduje, że jesteś gorszą wersją samego siebie. A właśnie wiesz, że może się równoważyć, bo jednak ten poziom, którym jesteś, się podoba. Tak, ale w crossficie to jest, crossfit jest spoko pod kątem takim, że wiesz, jest taki multi, też tam działasz nad różnymi wzorcami ruchowymi, że ćwiczysz i nad wytrzymałością, i siłą, i zręcznością, i szybkością, i tak dalej, co też nie jest specjalnie normalne, ale powiedzmy, że jest, jest okej, okay, bo jednak... Ale starasz się być taki w miarę uniwersalny. Jesteś uniwersalny, no nie? Czyli tak idealnym sportowcem, żeby być, co nie? Jesteś uniwersalny. Natomiast problem jest taki, że te treningi są często ekstremalnie wycieńczające. Dużo osób nawet wzoruje się na tych wszystkich sportowcach. To są te filmy, zapomniałem jak się ta seria nazywa filmów. One nawet na Netflixie są, czy na HBO, o tych zawodach EA Games. Czy coś takiego? Nie, ale... O właśnie o crossficie, o tych człowiek zawodnikach crossfitowych. Ja nie wiem. Nie oglądałeś tego? Nie. Znaczy oglądałem jeden taki film dokumentalny, chyba właśnie na Netflixie o crossficie. I on tak, to właśnie ta seria, no nie? Okay. To tacy konkretnie ci człowiek zawodnicy i wiesz, oglądasz i mówisz, to nie jest normalne specjalnie, no nie? Żeby po każdym treningu, nawet nie zawodach, tylko treningu, umierać, wymiotować, ćwiczyć 8 godzin dziennie. I tak sobie myślę pod kątem, znasz troszeczkę fizjologii człowieka, że to nie jest i dużo osób się na tych osobach jakby wzoruje częściowo, że kurde, ale oni są szybcy, wytrzymali. Potrafię w ogóle biec 40 km, a potem zrobić przysiad z 300 kg. No nie, no cześć, jesteś kobietą, więc... I tak bardzo mówi, tak chcę być taka, jak ona. I okazuje się, że tam jest też bardzo dużo takiej ucieczki, bo te treningi są, wiesz, bardzo często też, co prawda trwają krótko, ale ta cała otoczka, że idziesz, zbijasz się z kumplami piątą i tak dalej, to znowu trwa. Więc może znowu ja nie chcę być w miejscu jakimś, więc jestem na treningu. Jednocześnie chcę się dojechać z jakiegoś powodu, no nie? Myślę, że tutaj w ogóle i takie programy i social media no często robią taką bardzo złą też robotę w czymś takim, no bo trzeba sobie właśnie zdawać sprawę z takich rzeczy, jak się kogoś takiego obserwuje, no bo ja wiem, że to musi sprawiać jakąś pewnego rodzaju satysfakcję, bo też to jest ostatnio bardzo mocno badany temat, że my w social mediach właśnie kogoś na przykład widzimy i się zaczynamy porównywać. Że jest gościu, po prostu wiesz, wielki jak szafa, widać mu każdą możliwą żyłę i myślimy sobie, kurde, ale i że na przykład ale dzisiaj wygrał właśnie CrossFit Games, nie? I sobie myślimy tak, kurde, ale zarąbiście. Ciekawe jaki ma plan treningowy, nie? Albo jak trenuje. No i sobie tam
w crossficie to powiedzmy, no nie ma planu treningowego, tak? Albo nie ma na tego ale swojego wola. Ale objętość treningowa, no jakąś nie? objętość. Tak. Patrzymy sobie. I on tam na przykład, no często ludzie się dzielą takimi rzeczami, co też jest normalne, nie? Że tam trenuje sobie ileś tam godzin, coś tam. I myślimy, wow, zarąbiście. To jadę to samo. Jego plan musi być najlepszy, nie? No. Tylko się okazuje, że na przykład gościu, no często akurat te zawody, które gdzieś, te osoby, które gdzieś tam są w czołówce takich dyscyplin, to są często byli żołnierze albo ludzie, którzy jakby żyją też z tego, że ta ich fizyczność jest taka, a nie inna. Bardzo dużo faktycznie żołnierzy, nie? No i teraz po drugie, dosyć często jakaś konkretna suplementacja wjeżdża. Tak, taka, powiedzmy z połową apteki wjeżdża konkretna bomba. W dużej to już ilości nie dyscyplin. Nie jest suplementacja chyba na nie. Wiem, dlatego tak to tylko nazwałem. No i wjeżdża sporo, pewnie dobrze ułożona w ogóle gdzieś tam ale widzę, suplementacja. Że jesteś bardzo, chcesz być teraz poprawnie polityczny, wierząc w to, że to jest suplementacja i że jest dobrze ułożona. Nie, dlaczego? Znaczy nie, no bo zakładam, że jak ktoś jest w czołówce, no to pewnie jest dobrze ułożona. Tak, ale dużo osób się na niej mówią, kurde, ten trening jest jednak za ciężki. A dobra, możesz skończyć. No tak. I teraz idziesz, on no? na przykład sobie robi 8, 10, 12 treningów w tygodniu, no bo jemu też jakby wszystkie warunki, które ma, mu na to pozwalają. Tak, czyli ten testosteron razy 400 jakby pozwala na to. Tak, ale też to, że na przykład często nie robi niczego innego, bo dla niego to jest może po prostu zawodowe. A teraz ja, oglądając to, jestem takim na przykład Januszem, siedzę sobie 8 godzin w pracy. Moja aktywność fizyczna polega na tym, że czasami chodzę na piechotę do kiosku. No i teraz myślę sobie, no kurde, mógłbym być tak jak ten gość. Wiesz, nawet jak jesteś nie Januszem, tylko jesteś aktywny i chcesz być jak ten gość, to jednocześnie no. jest was, dzieli was przepaść no tak. pod tym kątem, że ta przepaść stać... może mieć, wiesz, 3 metry przepaści, a może być 7 kilometrów przepaści. Tak, nie? tak. No i jednocześnie, wiesz, może być też przepaść taka finansowa, w sensie, że ty nie zapłacisz kilkadziesiąt tysięcy za prowadzenie przez lekarza twojej i rozpisanie twojej tak zwanej suplementacji. Na przykład. Tak, więc to też trzeba tak do tego zdroworozsądkowo podejść, więc i to jest znowu sytuacja jakby po co ćwiczysz, no nie? W sensie jakby po co ci to tak naprawdę, ale też dlaczego na przykład chcesz tak dużo czasu spędzać w miejscu X, no nie? A nie w miejscu Y i tak dalej. Więc to są takie przekminy, które dużo osób nie ma ich, no nie? Jak ja czasami mam pacjenta, który jest po prostu skrajnie wyczerpany, no nie? Nie chcę mieć jako przetrenowany, tylko jest na... Ja do pacjenta mówię, że baterie rozładowane. Koniec, no nie? Jakby akumulator pusty. Problem taki, że my go tu nie wymienimy, no nie? Bo on jest jakby na stałe tutaj wbudowany w pana ciało. I jest tak, że jest bane na wszystko. Powinno być, no nie? W tym momencie, że takie funkcjonowanie, zabawa z dziećmi to jest maks, na co możemy sobie na razie pozwolić, albo jeszcze lepiej, takie rzeczy, które nas skierują na wyciszenie na przykład, no nie? Bo on jest, wiesz, jest mocno pobudzony współczulnie, przed wiesz, ostatnio robię sobie teść zreniczną pacjenta, na szczęście on był cały przebadany, bo jak nie, to bym go trzeba było neurologa pewnie wysłać. Wiesz, zrobię mu teść zreniczny, wpuszczamy światło w oko, nam się źrenica rozszerza. W jednym oku się nie rusza, w drugim się rozszerza. To jest, wiesz, skrajna patologia, no nie? Tak. On jest dojechany ekstremalnie. I robimy sobie, wiesz, całą terapię, drugą, widzimy, że po pierwsze to idzie jakoś do przodu, no to dwie zrobiliśmy, na trzecie to idzie do przodu i później, wiesz, pada pytanie typu, dobra, powiem Patryku, to ja tak, opcja, co mogę robić, w sensie, są dwie opcje, sztuki walki albo bieganie, ja mówię, dla mnie to nic na razie. Eliminacja, teraz tłumaczysz, no nie, że to jest, mimo że się fajnie czujemy po treningu, to jest pewien bodziec stresowy, my chcemy na razie wyeliminować, on wróci sobie do aktywności, tylko hola hola, chwila przerwy na to wszystko i jest taki ząg typu, ja nie dam rady tak, no nie? I wiesz, i tutaj powinien lecieć psychoterapeuta w tym momencie, dlaczego nie dasz rady bez treningu, no nie? Od czego on jest tam, wiesz, odskocznią no tak. i tak dalej. Coś jest ewidentnie nie tak. I... Nie wiem, dużo osób może nie wie, albo nie zastanawia się, albo nikt im tego magicznego pytania nie zadał, no nie? W sensie, hej, po co ćwiczysz, no nie? Znaczy tak, bo to w pewnym momencie może być jakby taka trochę rutyna,
bo jak się coś robi tak bardzo regularnie, no to już tak naprawdę się nie zastanawiasz nad tym, nie? Mhm. Wiesz na przykład, że jest, nie wiem, tam poniedziałek 16 załóżmy i zawsze wtedy jedziesz na trening. To już nawet nie myślisz o tym, czy ci się chce, czy ci się nie chce, czy coś, no z automatu. Mhm. Masz, jedziesz, robisz, nie? I nagle się okazuje, że tego nie robisz. To jest takie dziwne, tak jak pojawia ci się taka przerwa i trzeba ją jakoś zagospodarować. Dwa, że my faktycznie, no jakby trening cały czas powoduje też no to, że my jesteśmy trochę bardziej tymi endorfinami nakręceni. Nawet często pojawiają się sytuacje, że jak się zrobi, powiedzmy, przerwę w treningu, to cię dopiero wtedy zaczyna wszystko boleć. Tak, dlatego, że standardowa sytuacja, wiesz, jak się biegacze rozsypują, no nie? No po prostu cię łydy bolą i nie wiadomo, co z tym zrobić, nie? Tak. I wiesz, i biega, zachorował na COVID. I go po prostu, wiesz, cień człowieka, no nie? Bo ma przy tym przerwę w treningach, nie ma tych, wiesz, cały czas adrenaliny zwiększonej, endorfin i się okazuje, że pozamiatało cię. No nie, chwila przerwy. Tak. Nie, jakbyś miał, wiesz, koronawirusa, po prostu byś zrobił sobie przerwę z jakiegoś powodu innego, to już cię pozamiatało. Więc to był taki, tylko on był katalizatorem, no nie, koronawirus, tak, takie posiedzenie w domu było katalizatorem troszeczkę tego wszystkiego. I to, wiesz, jakby też fajna byłaby opcja, na przykład przygodowo masz tak osobę i pytasz jej, po co trenujesz, no nie? On mówi, no chce się czuć dobrze i tak dalej. Mhm. Mówi, ale wiesz, jak zrobisz to 3 razy w ciągu tygodnia, to będzie tak samo dobrze jak 12. Można to będzie lepiej, tak, no nie? Tak, tak, tak. Tak, jak bo 12 to już jest definitywnie nie dla zdrowia. No, wczoraj sobie z Basią u nas, terapeutką, rozmawialiśmy na temat eksploatacji treningowej dzieci, no nie? Mhm. To też są takie, wiesz, różne skrajne patologie, jak ona tam podawała przykład różnych osób trenujących gimnastykę, tańczących i tak dalej. Plus ja tam swoje 5 groszy dorzuciłem jeszcze. To wiesz, okazuje się, że masz dziecko i jednocześnie ono lubi jakąś aktywność. Ale ty jeszcze też aktywność lubisz ją jeszcze bardziej niż to dziecko, no nie? Więc tak nakręcasz sobie bardziej i potem się okazuje, że w pewnym momencie masz coś takiego, że doznało złamania zmęczeniowego tam, pierwszej kości śródstopia. Jak to się mogło wydarzyć? Po czym wiesz, idziesz sobie na rynku, okazuje się, że to nie tylko pierwszej kości śródstopia. Tam jest dużo rzeczy, no nie? Wiesz, złamany zmęczeniowy to jest ewidentnie sytuacja taka przegiempała. To jest typu jak shin splits, no nie? No hola, ale objętość treningowa się nie zgadzała, bo się okazało, że ktoś miał 6 jednostek treningowych albo nawet powyżej w ciągu tygodnia, a jednocześnie był dzieckiem lat 10. No tak. Trochę nie bardzo, no nie? Tak, tak, tak. To jest w ogóle, no raz, że jest po prostu porąbane, nie? Ale trzeba myśleć o takich rzeczach, że no rodzice też powinni być oczywiście za dzieci odpowiedzialni. No i trzeba myśleć o takich rzeczach, że no my jesteśmy dorośli, mamy już swoją gospodarkę hormonalną, w ogóle wiesz, no mniej więcej ustawioną. No, ona się znowu może się zmieniać, jest tak? Ale to jest, ale i hormony, i kostnie jesteśmy już po prostu zbudowani. O, tak, no. No i powiedzmy, no, nawet jak się trochę dojedziemy, no to nam to może zająć później z powrotem no, sporo czasu, żeby wrócić do jakiegoś takiego no, dobrego funkcjonowania. No, nam jak się hormony sypną, no to no, mówię, to czasami z rok więcej. Dwa, może dwa, trzy. Można się z tym bujać, nie? Ale trzeba też myśleć o tym, że po prostu no, u dzieci w momencie, kiedy one dopiero rosną, dopiero im się ta ich fizjologia dopiero kształtuje, no to zajechanie dziecka może mieć po prostu ogromne konsekwencje w przyszłości, no już powiedzmy na całe życie, nie? Tak, ale dziecko też z racji tego, że ma bardzo plastyczny i dynamicznie rozwijający się układ nerwowy, to jest go dość trudno zajechać, no nie? Niby tak. No, ale jednocześnie jak komuś się udało, czyli na przykład jeżeli twoja pociecha miała złamanie zmęczeniowe, jednocześnie jest na przykład gimnastyczką zawodową, mimo że ma 10 lat, to po prostu jesteś dzbanem, no nie, jako rodzic. Generalnie. Co to by nie mówić, no nie? I to jest tak by temat, tylko o, jak ktoś na przykład sobie to ogląda, jest psychoterapeutą i chcielibyśmy dograć taki, wiesz, jakby do naszego sezonu jednego, typu, wiesz, jakby co powoduje, że tam były te tematy typu, jak biznes zrobić z ciebie dzbana, tak? Jak technologia robi się dzbana? To jak rodzice zrobili z ciebie dzbana? To by było mocne. Tak, to jeżeli jesteś psychoterapeutą i chciałbyś ten temat wziąć na klatę z nami, to byłoby fajnie, bo on taki, wiesz, różnych mechanizmów, na przykład dlaczego tak jest, no nie? Te wszystkie opcje typu, spełniam swoje marzenia nogami, rękoma dziecka. Tak jest. To jest mocny temat. Ojej, to jest
To jest tak temat, który często wychodzi w gabinecie, wiesz, u ludzi lat 30, 40, to nie, gdzie my tam sobie rozkminiamy, bo się okazuje, że ktoś miał bóle głowy od zawsze. Ja mówię, to znaczy, że my musimy w tym momencie znaleźć coś jeszcze wcześniej, no nie niż zawsze, bo na przykład ktoś tam pamięta, że od 10 roku i tak dalej, no i potem się wychodzą jakieś takie, no nie, zbanowaci rodzice. Klasyka, standard, to jakby nie ma dnia, żeby coś takiego tam nie wypłynęło u niektórych pacjentów. U niektórych wychodzi od razu, a niektórzy, wiesz, z tego, że tam się troszeczkę oszukują, to na trzeciej wizycie się okazuje, że tam przytakują, że no było średnio, nie? Nie to, że to była jakaś patologia w rodzinie, ale no, nie, było no, blisko, no, nie? Zakładam, że ktoś chciał dobrze. Wyszło jak zawsze, wiadomo. No, tak. No niestety. No więc temat jest naprawdę fajny. I to też jest, no nie, jakby sytuacja, bo tak się mówi, wiesz, tutaj o tej aktywności, bo jak zaczęliśmy sobie nagrywać materiał, to był taki moment i to też już wcześniej było widać. Ja teraz myślę, że jeszcze bardziej będzie taki duże rozwarstwienie w społeczeństwie, bo już przed pandemią była taka sytuacja, że były badania, teraz one już są w ogóle nieaktualne, no. Ale że miało na przykład zwiększyć się trzykrotnie ilość osób zainteresowanych nad fitnessem, no nie? Czyli 2019 do 2020 i na przestrzeni chyba tam najbliższych lat. Już tak. Teraz, wiesz, kluby były wypchane często po brzegi, a tych osób miało być kilka razy więcej w Polsce. Tak, i powstawało dużo takich małych klubów, takich tych tak zwanych butikowych, no bo też zaczęły się interesować jakby swoim, faktycznie trochę swoim zdrowiem, powiedzmy i w ogóle aktywnością fizyczną, osoby, których wcześniej to jakby nie interesowało. No gdzieś tam pojawił się po prostu taki trend. Też bardzo mocno zmienił się trening na przestrzeni gdzieś tam tych ostatnich lat nastu. To już się okazuje, że to nie musi być taka hardkorowa mordownia tylko dla, wiesz, dla prawdziwych koksów, tylko tak. Można po prostu przyjść, zrobić sobie z trenerem fajny zdjęcie. Krótki trening, zdjęcie, tak, piątkę od prezesa. Tak, tak. Jest fajne, fajnie. Różowe kettle są tak. Na niej jest Queen Gym. Już nie. No. Okazuje, że nam się drastycznie zmniejsza ilość tych miejsc. Tak? A no tak, bo są siłownie pozamykane. Teraz to tak. Jakby co. Nie pytanie. Tak, właśnie ty mówisz, że do waszej wjechał policja. W ogóle tak słuchasz tego. Jak nasz jakbyś słyszał to półtora roku temu, to byś śmiałbyś się z tego. Teraz tak, a teraz się muszę czuć jak kryminalista. Głupia sprawa trochę. Ale wracając do tematu, no to jakby te rozwarstwienie społeczne było duże, bo dużo osób było mega aktywnych. I dużo osób było kompletnie nieaktywnych, ta klasa średnia ruchowa była coraz mniejsza, coraz mniej istotna, no nie? Tak jak coraz mniej zdeklarowana. Coraz mniej, tak, bo to wiesz, albo. Albo ćwiczysz, albo nie ćwiczysz, no nie? Jakby 6 razy treningu, albo w ogóle zero. Ja tak mówię, kurde, ja ćwiczę trochę dla zdrowia, co jakby, nie, to ty nie ćwiczysz, odejdź. Jesteś tą lamą nieświżącą, jest jak ten Janusz, który siedzi na kanapie i się nie rusza z pipskiem w ręku. I było mi trochę smutno wtedy, jak ktoś tak myślał, bo nie jest aż tak źle. Natomiast teraz to rozwarstwienie myślę, że będzie jeszcze większe, bo część osób z różnych pobudek polityczno-społeczno-zdrowotnych siedzi w domach, a część osób po prostu, wiesz, jedzie osobą, nie? Ja myślę, że to po prostu też chodzi o pewnego rodzaju wymówkę, bo wcześniej było zawsze takie, wiesz, trzeba było bardziej się nakombinować, żeby coś takiego wymyślić, typu nie zdążyłem złożyć wniosku multisport, to od przyszłego miesiąca. Tak. Bo inaczej to było zamknięte, rozumiesz? Nie dało się. Albo Za drogo. Albo coś. No, ale to tak nie brzmi wiadomo, tak. Wiadomo, że dwie dychy więcej jest jakby bez multisporta i... No. I to, no ale to już brzmi jak głupia wymówka, ale teraz jest taka po prostu... Jest pandemia, trzeba siedzieć w domu. Tak, ja nie będę biegł w maseczce, grzybica płuc, no nie, i tak dalej. No jakby w parkach chyba nie trzeba nosić maseczek. Nie trzeba. W lesie też nie trzeba nosić maseczek. Nie trzeba. Do parku, znaczy ten przepis jest strasznie głupi. Ja nie lubię go po prostu, że jakby chodzić na zewnątrz po prostu w. No. Pomieszczenie, rozumiem, pomieszczenie jest spoko. No jakby wchodzisz do sklepu, wiadomo, tak? Cyrkulacja powietrza i tak dalej. Na zewnątrz. No, ale mniejsza o takie głupie absurdy tutaj, to ta rozwarstwienie społeczeństwa jest myślę, że będzie ekstremalnie, co też nie jest dobre, bo będą osoby, które się nie ruszają wcale i są osoby, które ruszają się bardzo dużo, a my wiemy, że dobro i prawda leży po środku. Czyli prawda treningu jest taka, że go powinna być optymalna ilość, bo jednocześnie nie ruszanie się jest
katastrofalne w skutkach zdrowotnych, mm-hmm. bo otyłość, bo choroby serca. Tak. Psycho, różne problemy, no nie? Mm-hmm. Jak bardzo ważny jest ruch w kontekście zdrowia psychicznego? Ja na przykład, jakbym się w ogóle nie ruszał, to ja po prostu mam depresję, nerwice, stany lękowe. Jest, no to tak, wszystko, to, no nie? To też jest zupełnie normalne, no, że po prostu nim. Chciałem powiedzieć nim więcej, ale to nie jest prawda. Zaraz do tego jeszcze sobie wrócimy. Ale jak się odpowiednio dużo ruszamy, no to raz, że my faktycznie psychicznie czujemy się lepiej i to jest jakby związane też z tą neurochemią naszego, mm-hmm. naszego mózgu, z czynnikiem tym troficznym, który po prostu sprawia, że nam się mózg jakby też lepiej rozwija w trakcie w ogóle gdzieś tam naszego życia. Bo to już też od lat wiemy, że mózg raz, że liczba komórek mózgowych nam może się zmieniać, no bo oczywiście część tych komórek obumiera na przestrzeni życia, no ale w niektórych rejonach mózgu powstają nowe komórki cały czas, czyli ta neurogeneza istnieje, ale też same połączenia synaptyczne, nie? No to one po prostu nam się tworzą bardzo dynamicznie i ruch ma na to faktycznie wpływ. Szczególnie jak się interesujesz na przykład nowymi aktywnościami fizycznymi, no tak, nie? Bo tworzysz sobie nowe wzorce. Ja pamiętam, jak w tym roku wybrałem się na skitury pierwszy raz. Nie wiem, czy byłeś kiedyś? Nie. Ciekawa opcja. Mhm. Jak na przykład lubisz eksplorację gór, na przykład szczególnie zimą, bo jak w lato na skiturach ciężko, jakby nie ma śniegu. No. Tak, i wiesz, i chodzisz po jakichś zaśnieżonych choinkach pomiędzy, tam nikt nie chodzi, bo jest metr śniegu, dwa. Mhm. Wygląda to ekstremalnie fajnie, bajeczna sytuacja. Ja czułem po prostu, że wiesz, jakby chodzenie w nartach jest jakby kompletnie inną aktywnością, bo ja na przykład też nie uprawiałem biegówek nigdy jeszcze. A nie. No, też się muszę za to zabrać troszeczkę, bo myślę, że coś tracę, jak tego nie uprawiam, podobna aktywność jest bardzo fajna. I po prostu czułem się taki mentalnie zmęczony, w sensie, że fizycznie okej, okay, to mi podskoczyło, fajnie, trochę się spłaciłem, bo też się źle ubrałem trochę na to, bo było jednak za bardzo cebulkowo tutaj. Za dużo tych warstw miałem wełnianych, a się okazało, że jednak słońce świeci i jednocześnie takie, że się możesz opalić, więc bardziej filtr by się przydał tutaj w zimę, mimo że w Polsce byliśmy, co nie jest takie normalne. I no, po prostu wiesz, jakby czułem, że tych połączeń tam się stworzyło mi w ciągu tego dnia dużo, no nie? Że to no bardzo tak. mnie wyeksploatowało. Więc fajnie byłoby takie aktywności różne, no nie? Jakby chwilę, a teraz jest po prostu olbrzymia ilość tego, no nie? Jakby po prostu, nawet ja idę sobie na spacer z psem na pole mokotowskie i jest sytuacja tak, tutaj rugby, tu futbol, tu w Quidditcha grają, to jest akurat dziwne trochę. Biegają z kijem między nogami. Jest trochę dziwne, tak? Tu w ogóle frisbee psami, tu w ogóle frisbee ultimate. Mi się też bardzo podoba, jak ludzie chodzą po tej taśmie między drzewami rozpiętej. Tak, o kurde, pamiętasz, byliśmy w Łażanowie i próbowaliśmy to zrobić. Super trudne. Dla mnie to jest mega trudne. Nie do pomyślenia na razie. Tak. Ja wydaje mi się, że mam taką, jeśli chodzi o równowagę, ta percepcja jest na poziomie dobrym nawet, to tam było hardcore, no nie? Hmm. Tu wiesz, ktoś po drzewach chodzi, no na maksa dużo aktywności. Tak, tu jakieś tańce, tu w ogóle się kijami wiesz, jakimiś biją, że tłuką, tu prawie miecze mają samurajskie, no nie? I tych aktywności jest naprawdę fajnie, fajnych dużo i fajnie, bo ciekawe jest popróbować sobie takich rzeczy, nie? Mm-hmm. Oczywiście ja wiem, że niektórzy mogą nie lubić próbować rzeczy, bo się okazuje, że jak próbujesz czegokolwiek, bo tak, jest jakaś aktywność, w której jesteś dobry i się czujesz tam nieźle, wiesz. A potem idziesz na drugą aktywność i czujesz po prostu jak debil. Ty się nic nie potrafisz, no nie? Jakby tak. Wszystko źle i jeszcze próbujesz jakby tamtymi umiejętnościami jakoś tam nadrobić. Okazuje się, że to nie ta technika, nie ta droga, wszystko tak, źle tak. I się tylko ośmieszasz. Więc jak ktoś na przykład nie lubi wychodzić z takiej strefy komfortu, no to może czuć się niefajnie. Dlatego też część osób na przykład po terapii nerwomięśniowej nie praktykuje tego, no nie? Bo mają swoje jakby fajne metody pracy, którymi wiesz, żonglują nimi, dobrze się bawią, rozumieją, pacjenci są zadowoleni i wtedy okazuje się, że po prostu znowu jesteś z poziomu lamy, no nie? Wychodzisz z poziomu lamy, nic nie potrafisz, no nie? Ja na przykład bardzo lubię wychodzić z poziomu lamy. To jest dla mnie fajne. Ja zawsze podpytuję się, jakby nowa aktywność, jakby zakładam, że nic nie potrafię, tak. Więc albo udaję jeszcze gorszego niż jestem i wtedy wyciągam jeszcze więcej rzeczy z tego. I to jest fajne tutaj, więc ja akurat to lubię. I właśnie, mówiliśmy sobie o tym, że prawda leży po środku, zdrowie leży po środku. Ile dla ciebie to jest jakby optymalnie? Jednostek treningowych w tygodniu. Okay. Ile to jest godzin trzeba ćwiczyć, żeby było dobrze? Wiesz co, no tak, oczywiście moje ulubione sformułowanie, to zależy. Wiadomo. Okej, dzięki, no tak. Maciek. Tak. Ja słuchajcie, myślę, to zależy, słuchajcie swojego ciała, hej. No,
Ale tak z grubsza. Z grubsza no na pewno zależy od tego, no z jakiego poziomu już wychodzimy. Jak jesteśmy w ogóle bardzo aktywni, no to można sobie pozwolić po prostu też na trochę więcej i lepiej się czuć na przykład przy 5 jednostkach treningowych. Na w tygodniu? W tygodniu. Okay. Ale dla części osób to będzie 5 razy za dużo. 5 razy? Nie? Czyli normalnie jak w pracy etat jedziesz od poniedziałku do piątku, weekend leżysz do góry, wiadomo czemu. Nie? Kołami. Kołami. No. Coś takiego, weekend na regenerację. Może tak być. Nie? O ile on jest rzeczywiście regeneracją, bo jeżeli nie jest regeneracją, znaczy wiesz, no. Regeneracją jako, tego, że nic nie robisz treningowo, jednocześnie pijesz wódę, to nie. No nie. Wtedy to nie jest regeneracja. No, ale tak myślę, że no nie wiem, tak jak sobie gdzieś tam myślę o sobie, to 5-6 razy w tygodniu gdzieś tam faktycznie coś robię. Ale no nie to jest wiem, tak się. Dużo. Dużo, ale to też nie są jakieś takie bardzo wymagające rzeczy. Na przykład? Pranie. Trójbój siłowy. Pranie. Na przykład, jeśli chodzi o takie rzeczy, to ja więcej nawet. Spinaczka. Spinaczka jest taka ciekawa, bo jest taka, że trochę się powspinasz, a trochę na tą ściankę patrzysz. No tak. Wiesz, jakby więcej patrzysz, się wspinasz. Najczęściej. Jakby na przykład idziesz tam na 2 godziny, załóżmy, no nie? To jest tak, że tego wspinasz, zależy też jakie, czy to budery, jest czy... To jest pół godziny mniej więcej. Tak, no 1/4, 3/4 sobie może być... To zanim rozgrzewkę zrobisz, tak. Zazwyczaj się w 2 osoby wspina, bo jedna asekuruje, a druga wchodzi. Tak. To zanim się to przepnie, no. Zanim się zawiąże wszystko. Tak, a często no, też jest tak, że w ogóle na przykład takie opcje, jak ja kilka razy na różne ścianki chodziłem, że tam jest takie całodniowe wypady. Idziesz sobie na ściankę, tu masz foteliki, tu dzieci coś tam sobie na tych swoich małych ściankach, ty się wspinasz, tu w ogóle macie prawie piknik na środku, no nie? Kojarzysz no tak, temat? Tak, tak, tak. Leżaczki fajnie, tu się powspinasz, tu zrobisz fotel, no tu tak. Za książkę podczas w międzyczasie, o ile cię ręce za bardzo nie trzęsą i jesteś w stanie to czytać. Może być różnie po takiej mocnej eksploatacji. No, albo na przykład nie, idziesz sobie na ściankę bulderową. To jeszcze w ogóle inny klimat, no nie? Tak. Siedzisz i kminisz, dobra, tu się chwycę tak, tu weźmę nogę, tam rękę, tak. Tam 2 nogi, tam spadnę. I masz jakąś jedną trasę, którą sobie obrałeś i tak se robisz no, przez 2 godziny. Tak, tak. Ja mam wrażenie, że dla mnie to też jest taki bardziej mentalny wysiłek niż fizyczny. Tak, nie? Tu ułożę rękę, 3 palce chwycę, tu 4, tu może dam radę 1, no. Więc jest no, ciekawe to. Niespodzianek, więc jakby różne rzeczy. Ale tak jakby zaleca się, według badań mniej więcej to jest 150 minut aktywności, umiarkowanej aktywności fizycznej w ciągu tygodnia, to jest jakby najbardziej korzystne dla zdrowia. Umiarkowana to jest mniej więcej taka, że w trakcie robienia tego wysiłku jesteś jeszcze w stanie dosyć swobodnie prowadzić jakąś konwersację. Czyli gdybyś na przykład biegł, no to mógłbyś biec z kimś i nawet sobie z tą osobą rozmawiać. To 150 minut, no to jest takie 2,5 godziny w tygodniu. Może być 5 razy po pół godziny, a może być po prostu na przykład 2 razy. Czyli nie? Takie 3 wyjścia na bieganko. No, idziesz sobie, wiesz, rozgrzewka plus biegasz no, 45 minut na tak, przykład. Czyli taki godzinny trening, bo to wiesz, biegasz, potem może jakiś delikatny stretch, coś tam, tak, koordynacja. Tak. No. I to jest jakby spoko, no bo okazuje się, że w momencie, kiedy trenujemy jeszcze więcej, no to jakby nam te zazwyczaj... teraz mi słowa zabrakło. Powiedzmy, wszystkie te czynniki, które są na plus, to nam zaczynają pomału spadać. Czyli na przykład przewidywana długość życia. Ona do pewnego momentu rośnie, tak do tych 150 minut, a później nam zaczyna niestety zazwyczaj spadać. Czyli się okazuje, że my się po prostu trochę za szybko zużywamy. Można powiedzieć, że dosłownie, no bo jeśli nam rośnie stres oksydacyjny, co jest do pewnego momentu znowu korzystne, jak ze wszystkim, to po prostu jest okej. Ale jeśli jest tej oksydacji za dużo, no to niestety jest zwiększone ryzyko przedwczesnej śmierci, nie? Tak. No czyli standardowo, jak to było, wiesz, 3 razy w tygodniu, dzień trenujesz, dzień przerwy, regenerujesz się, trenujesz się, regenerujesz się, w pewnym momencie 2 dni i wszystko grano, nie? Jest spoko, no. Plus oczywiście, tak, bo ja też jakby w kontekście znalazłem, najczęściej właśnie to było takie w zależności od wytrenowania, 2-4 jednostki treningowe w ciągu tygodnia, w zależności od, znaczy nakierowanych właśnie raz na twoje stany zapalne w organizmie. Czyli jak jest tego już nadmiar, no to oczywiście stan zapalny, co może skutkować zaostrzeniem problemów, które masz aktualnie, bo czasami wiesz, jak cierpisz sobie na jakieś tam, nie wiem, bóle lędźwi, to się okazuje, że jak, wiesz, jakby mocno ci stan zapalny w organizmie podskoczy, to będziesz bardziej odczuwał te swoje aktualne
problemy, i to też było tak samo te trzy razy w kontekście całej flory bakteryjnej, perystaltyki jelit i całego tutaj naszej jamy brzusznej. No i to by było w porządku, więc ktoś teraz mówi, kurde, 100, mówisz 140 minut, tak? 150. 150 minut, mówi, to jest jeden mój trening na mój ultramaraton, a ich jest 5. Czyli to znaczy, że 5 razy dużo, to znaczy, że umrę szybciej. No i to znaczy, że mogę doprowadzić do przetrenowania. Słuchajcie, przetrenowanie, bo to też niektórzy tego terminu nie rozumieją. Myślę, że jak przetrenowanie to jest takie, że zrobimy za mocny trening, teraz będzie dwa dni mi bolały mięśnie. To nie jest w ogóle nie, to. Nie, nie. Przetrenowanie to jest taki stan, w którym nikt by nie chciał się znaleźć specjalnie. Nie polecam. Maciek może powiedzieć, bo... Tak, ja się kiedyś doprowadziłem do takiej po prostu czarnej dupy. Czym się Maciek doprowadził? Opowiedz historię tak bardzo szybko. Bieganiem. Po górach. Bieganiem po górach. Znaczy tak, no tylko akurat samo bieganie po górach, to tak jak mówiliśmy, to była rzadka sprawa, bo to trzeba po prostu, wiesz, od nas trzeba wsiąść w samochód i w te góry jednak kawał jechać, więc to nie jest codziennie. No tak, jakby w Pruszkowie jest dużo gór, nie, chociaż macie jakąś górkę chyba jedną, no nie? No bez przesady, chciałem raz zrobić na niej trochę przewyższenia, więc tam jak głupi godzinę biegałem na górę i na dół i łącznie zrobiłem może ze 100 metrów. Robisz Everesting? Z Everesting? Nie. Everesting to jest tak, że znajdujesz jakieś przewyższenie, w ogóle są aplikacje nawet do Everestingu, to jak ludzie robią w Warszawie, to jest na Agricoli, czyli po prostu robisz podwyższenia na, no ile ma Everest tam, 8848 chyba, no nie? Żeby tyle narąbać? Tyle narąbać. O Jezu. I tam jest, wiesz, setki podbieg albo podjazdów, no nie? Masakra. I zrobiłeś 8000 metrów pod górę. Tak zwane Everesting. To jest bardzo dużo. Jest bardzo dużo. Bardzo, bardzo dużo przewyższenie, no, no. Tak, ja nawet na swoim elektryku bym mi się nie chciał. Żeby to jest dzień jazdy prawie. Rowerem, no nie? Mhm. No, kiedyś o tym się dowiedziałem, o tym temacie. Nie, masakra jakaś. Nie, strasznie. Bo tam jest tego przewyższenia, powiedzmy, że przewyższenie jest 50 metrów? Coś takiego? To teraz ty możesz... Nie, ja nawet nie wiem, ile tam jest. Ta 50 jest taka, metrów, wiesz, to jest, tak jest skąd jedno, nie? Tak, tak, tak. Ale tak jak myślę, się... myślę gdzieś tam o jakichś takich treningach, no to gdzieś tam 400-500 metrów przewyższenia. Łącznie jak było, to tak już to jest bardzo, bardzo uczciwa ilość i bez przesady, nie? No tak. No, mocne, mocny temat. No, więc tutaj fajnie jakby taka rozkmina gdzieś tam się pojawiła, bo tych... ale ile dochodzi w ogóle do siebie po tym... No, myślę, że z rok. Z rok. No, a ty robisz sobie wtedy badania hormonalne? Wiesz co, niektóre robiłem, akurat gdzieś tam poziomów kortyzolu to akurat nie sprawdzałem, ale dużo, dużo hormonów właśnie tych między innymi nadnerczowych się tam trochę posypało, no i generalnie się czułem tak, jakby mi się nie chciało nic. No dużo, dużo mi się poobniżało, trochę się, więc tak, generalnie brak jakiejś ochoty i motywacji po prostu na wszystko, takie wrażenie jakbyś był cały czas zmęczony. I na przykład myślisz, że tak wypadałoby coś popracować. Prawdopodobnie kortyzol też miałeś mocno obniżony wtedy, nie? Co bym miał? Kortyzol. Możliwe. Nie wiem, bo akurat nie badałem kortyzolu, bo on jest niespecjalnie prosty do zbadania. Też poza tym ja byłem pewien, że tam jest wszystko rozsypane, więc musiałem sobie trochę dać na wstrzymanie z intensywnymi treningami. Teraz bym to zrobił pewnie jeszcze inaczej i może trochę szybciej. Też trochę się gdzieś tam pojawia problemów z jedzeniem, bo potrafi się jeszcze rozsypać grelina i leptyna, czyli te hormony odpowiedzialne za głód i sytość, bo tam jeszcze jednocześnie dieta wchodziła w grę, no więc takie wrażenie, jakbym był na przykład cały czas głodny. Czyli na przykład jesz obiad i za 15 minut mógłbyś jeść kolejny, nie? Co jest nieprawdą, nie? W sensie. Co jest nieprawdą, bo to dopiero wstrząsnąłeś, wiesz, to strasznie dużo jedzenia, nie? Bo tak typu doświadczone, kochanie, jadłem obiad? Tak, kiedyś przed chwilą. Okej. Okay. A, to jeszcze ile dokładnie? 3 godziny. Kurwa. No. Mam jakiś sernik? Dużo wody. No tak, no. Więc no i to się potrafi długo ciągnąć. Z takim brain fogiem w ogóle. No teoretycznie, jak są takie opisy, one takie nie za bardzo kliniczne są, znaczy w sumie nie kliniczne, może kliniczne. Natomiast jak już rzeczywiście masz bardzo mocno rozsypane tutaj te hormony nadnerczy i tak zwane te, co się określa jako wypalenie, no to jest do 3 lat takiego pełnej regulacji, że ty musisz 3 lata odbudowujesz. O ile coś robisz, no nie? W sensie w tym kierunku, bo może być. Jak się okazuje, tak, że dalej źle, no to może być więcej niż 3 lata. Że to 3 lata jest współpracy ze specjalistami, którzy mogą ci wyprowadzić z tego stanu, bo się z tego sam nie wyprowadzisz. Może być ciężko. Dobrej wiedzy na ten temat, nie? Zwłaszcza tutaj tym bardziej panie powinny uważać.
no. Na takie tematy, bo... Wiesz co, panie, o tyle dobrze, że one często zobaczą, że coś jest nie tak. Bo jak im się, wiesz, tak, cykl hormonalny rozsypie tak. I nie miały miesiączki przez 4 miesiące, a jednocześnie nie są w ciąży, to od razu się powinna zielona, wiesz, zapalić lampka. I teraz ktoś może to myśleć, ha, mi to nie grozi, bo ja nie trenuję. Nikt nie powiedział, że do tego stanu się można prowadzić tylko trenowaniem. Bo część moich pacjentów nie trenuje i ostatnio właśnie mówię do jednej swojej pacjentki, mówię, pani by zbadała ten jakby kortyzol, to on by był dużo za niski. Ona, wiem, bo zbadałam. No się okazuje, że wiesz, miała tam kilkadziesiąt razy za niski, no nie? Kortyzol, to jeszcze trochę i bez strzykawy rano to by nie wstała, no nie? No. No i to doprowadziło się nie aktywnością, ale po prostu przewlekłym stresem. I to nie takim, że wiesz, jakby jakaś konkret trauma, spadły na głowie, pół rodziny umarło w jednym roku i tak dalej, tylko po prostu praca, stres, deadline'y tutaj cały czas, dzieci, wiesz, wszystko po prostu, wiesz, stres przewlekły. Mówiliśmy sobie tak. Wcześniej, że ten stres przewlekły nie jest fajny. No i doprowadziła się do tego. I to masa pacjentów się doprowadza do tego, no nie? Jak oni do mnie przychodzą, to ja bym dał im jeszcze rok, nie robię w tym kierunku i wiesz, hello. I wtedy już po prostu sprzedajesz karnet, wiesz, nie na ilość wizyt, tylko na lata. Trzyletni karnet na wizytę, no nie? Nie tak, kiedy chcesz, tylko wtedy, kiedy trzeba. No tak. No wtedy, tak. Kiedy trzeba, to jakby ty ustalasz. A ona płaci z góry. Ile razy będzie mi widzieć? Nie wiem, no tyle będzie trzeba, tak? W końcu ma pani wypalenie nadnerczy. To nie jest prosty temat. No. Kurde, przestraszyliśmy trochę ludzi, nie specjalnie? No, mam nadzieję, że trochę tak. A to takie, I że trochę nie, no bo tak, żeby też nie wyszło, no żeby nie wyszło na to, że w ogóle nie warto robić nic, bo to znowu chodzi o wypośrodkowanie wszystkiego. Leżenie kołami do góry non-stop i jakby nie ruszanie się, no to wiadomo, że to jest wysoce niedobre i śmiertelne. Koła do góry, to takie bardzo określenie, podoba mi się ono, bo jest niewulgarne specjalnie. Bo no, było na przykład innymi do góry rzeczami się leżało i to było takie, mogłoby obrazić kogoś, no nie? Niby tak. Ostatnio podobno jesteśmy coś mniej wulgarni. Znaczy wiesz co, ja właśnie nie wiem, bo ja na podcaście też ostatnio kilku osób powiedział mi, że jestem bardziej. A tak, słyszałem o tym. Ale teraz pilnuję się. Na przykład w tym roku wydaje mi się, że jest lepiej, dużo. Zmęczony też byłem po prostu. A ostatnio wyszedł, że jeszcze mam do zrobienia myry wątroby do rozpracowania, a wiadomo, z czym się wątroba wiąże, no nie? No tak. I zrobiliśmy sobie. Niestety nam się terapia do końca nie utrzymała jeszcze, pracujemy nad tym. I naprawdę zeszło troszeczkę ze mną. Ja taki byłem spokojniejszy i idę w dobrym kierunku, więc wiesz, jakby to też jest spoko, że na przykład masz jakieś takie akcje typu jesteś bardzo, wiesz, jakby czujesz, że niby spoko, ale jest jakaś sytuacja i ona jest w stanie wybrać się z równowagi, a wcześniej na przykład nie była. I to też fajne takie przemyślenie, tak z tym treningiem typu, kurde, coś się dzieje, no nie? Jakby... I wtedy mówisz, okej, dobra, może by zainteresować się, pewnie nie, no, dużo ludzi nie ma wiedzy typu, czuję się taki tak, to jest na pewno coś nie tak z jelitem cienkim, muszę zastanowić się, jakby co spowodowało, że we mnie jest tak dużo apatii, zniechęcenia, a są to emocje związane z jelitem grubym, no nie? Zobaczę sobie, czy moje napryżacze powinien szerokie działają prawidłowo, jeżeli nie, to zobaczymy sobie, czy to jest somatyzacja emocjonalna, jeżeli tak, to poprawię relacje z moimi rodzicami. To no jest, tak. Wiesz, bramy do mnie mało, ludzie mają takie rozkminy, przemyślenia. Myślę, że mało. No, ale dzięki temu macie nas, żebyśmy my mieli takie przemyślenia za was i żebyśmy dawali wam takie informacje i zielona lampka się u was zapaliła. Złote rady. I po prostu zobaczymy się gdzieś tam w gabinecie, no nie? Wiadomo, tak to się nie skończy. Albo polecimy kogoś fajnego, kto w ten sposób też rozkminia temat, no nie? Bo na przykład wizyty u nas może być ciężko. Ostatnio muszę zrobić grafik na maj. Nie mam miejsca na kwiecień. A nie lubię robić grafików na 2 miesiące przód, bo to jest bez takie... sensu. No, bo na przykład się okazuje, żebyś gdzieś wyjechał, bo jesteś zmęczony, ale nie może, bo masz pacjentów zapisanych. Jednocześnie macie gdzie przepisy, bo już masz maj i czerwiec zajęty, no nie? I wtedy mówisz, że wie pani co, jakby w maju nie, ale w lipcu spoko. On mówi, nie mogę, bo już zaplanowałem sobie przyjazd do pana z Kanady. Ja ostatnio mieliśmy fajną pacjentkę w gabinecie, słuchaj. Przyjechała, w ogóle bardzo pozdrawiamy. To nie będę mówił imienia, bo może chcieć albo nie chcieć. Natomiast... przyjechała i mówi, przyjechałam do pana tutaj z Londynu i wrócę, jak będę zdrowa. Ile mam na trasy? Wie, no nie wiem, raczej patrząc na pani stan zdrowia, to dużo.
Proszę nie wcześniej niż dwa miesiące. Proszę kupić dom. Nie, no żartuję. Znaczy się nie powiedziałem, tak? Ona ja nie wiem, o kogo chodzi. Tak, że dwa miesiące, że to może... Zobaczymy, my będziemy na bieżąco kontaktować się, komunikować i tak dalej, ale że dwa miesiące to jest dobry moment, żeby sobie dobrze rzeczy uświadomić, coś zrobić fajnego. Więc no, dwa miesiące jest spoko. No. Ale z mindfucky zrobiłem na sumie, nie wiem co z tego tak. będzie. Ja to nie lubię takiej sytuacji, bo to jest zawsze wysoko postawiona poprzeczka. Nie, wiesz, najgorzej może ci się nie chodzi udać. O takie moje własne oczekiwania, nie? A, twoje oczekiwania. Mi się, kurde, ktoś przyjechał, taki kawał drogi i tak dalej, to musi być rakieta. A to wiadomo, że to nie od nas wszystko zależy, nie? Nie, bo wiesz, jakby tam już wyszły na pierwszej wizycie, że to nie od nas zależy, to nie? No. Że to jest tak, wiadomo. Ale to wiesz, jednocześnie jakby... Powiem ci, że naprawdę jest bardzo mała ilość, moim zdaniem, pacjentów, którzy jakby, ja mówiąc to zawsze mam w tym momencie dwie osoby na myśli, no aktualnie tylko, i nikogo więcej, że jakby idąc tym tokiem rozumowania, to im się nic nie poprawi. To jest prawie, że niemożliwe, no nie? Bo jednocześnie ona przychodzi do ciebie, ale to nie znaczy, że tylko ty będziesz z tym pracował. Bo tam się okazuje, że tutaj i tutaj aktywność, tutaj i tutaj to żywienie, tu i tu to wiesz, tak, wiesz, takie rzeczy ci wychodzą, no nie? Więc jakby, jak ona by się tego, ta osoba, która przychodzi do tego, musi być kobieta, trzymała tego, to na pewno by się poprawiło, nie? Nie wiem jak szybko i jak dużo, ale to na pewno by nie szło do przodu. Prędzej czy później, no nie? Coś się powinno zmieniać. Powinno się zmieniać na plus. Tak. Dobra, słuchajcie, ja też nie wiem, czy zdałeś sobie sprawę ostatnio, ale zaczęliśmy sobie ten sezon. W ogóle nie wiem, kiedy, nieważne. To jest jak nowy już, sezon? No nie wiem, bo chodzi, skończyliśmy te opcje z dbanami wtedy. Co dzisiaj było delikatne odnośnie do tego i stwierdziliśmy, że będziemy też robić taką na przykład kącik Monstery. Pamiętasz, czas Monstery miał być? Tak, miał być. Zapomnieliśmy o tym. No. Ale dzisiaj na przykład było. To nie było znaczone, że to jest czas Monstery, ale zobacz, było dużo odnosień do pracy gabinetowej. Było. Więc dobra. Uznajmy to, więc że to było. Liczy. To się liczy, ale postaram się do tego wrócić. Jak zauważycie, my nie mamy takiego standardowego schematu, że ten podcast wygląda taki, tak, że się witamy, później jest to, później takie panele, no nie? W sensie jakby. Dyskusyjne, tak. Nie? Tak. Dzisiaj Krzysiek nam zasugerował, że fajnie byłoby takie ploteczki robić, bo zanim się spotkaliśmy dzisiaj, nie widzieliśmy się też ostatnio chyba tak, żeby pogadać z dwa tygodnie przynajmniej. Mhm. I po prostu dużo plotkowania było o naszej branży i o personalnych gwiazdach. Ale też miłych na przykład, no nie? Bo wiem, że jaram się, bo teraz jestem na integracji strukturalnej pacjentem i że pozdrawiam Michała i tak dalej, więc dużo takich miłych rzeczy było, no nie? Było o obklejaniu koni nad, wiesz, tapingiem i tak dalej. I Krzysiek mówi, ale to było dobre, jakbyście takie pogaduchy, ploteczki z personami, gwiazdami robili na Neuroflikach. I się zastanawiamy nad tym, bo to tam można też dużo fajnych rzeczy wnioskować. Aczkolwiek też stwierdzimy, że wtedy musielibyśmy też sobie trochę, nie tak, że po prostu wjeżdżamy na różne inne szkolenia, na innych ludzi, jednocześnie sami jesteśmy najbardziej biali. Najbardziej biali. Znaczy ja znam swe ograniczenia, więc mogę o nich śmiało mówić. No ja nie? Też tam miałem sobie tutaj, więc mogę mówić, co działa, co nie działa. Ja wczoraj robiliśmy sobie warsztat, tutaj był kinezjologiczny, ty mówię, słuchajcie, w ogóle śmieszna sprawa, bo ja mogę wam zrobić tak, że pokażę wam, że to nie działa i pokażę wam, że to działa, no nie jakby. Mogę tak 10 tematów jakby zrobić, bo ja wiesz, jak oglądam te wszystkie materiały, że tutaj coś nie działa, te testy, no nie? I tak dalej, kinezjologia. Ja mówię, spoko, też tak mogę zrobić, tak by to nie jest żaden problem. W sensie, ktoś nam sobie wiedzieć, to nie działa. No spoko, ja ci pokażę. To działa, ja też ci pokażę. Więc to jest akurat fajne, więc ograniczenia znam, nie ma problemu. Dobra. Fajnie było tutaj, podobało mi się. Mamy to. Mi się podobało. Jak mi się podobało, jestem zadowolony. Mi się też podobało. Jak wam się podobało, to dajcie nam znać. Krzysiek, podobało ci się? No. Okay. Krzysiek mówi tak, Krzysiek to mówi, znaczy tak. On jest taki pesymistyczny do życia nastawiony, więc jak mówi, że tak, to znaczy, że i sceptyczny. Realistyczno-sceptyczny. On jak mówi, że jest 3 na 10, to jest nawet nieźle. Jest nawet nieźle. Spoko. Nawet można puścić, że nie? I się potem okazuje, że ten film wygrał nagrodę. 3 na 10. Tak. Dobra, słuchajcie, dziękujemy wam. Dajcie wam w komentarzach, czy wam się też podobało. Oczywiście nam jest niezmiernie miło, jak coś fajnego publikujecie, bo my jesteśmy, Neurofliki są czasem na etapie z wzrostu. Tak. Ona po prostu jest jakby świetlana przed nimi. Przed nami, przed nimi. Wow. Więc a żeby tak było, to my potrzebujemy was do tego. Czy te wszystkie komentarze, subskrypcje, polecenia, znaczenia na Instagramie, to jest fajne. I na przykład ja sobie wtedy łachtam ego. Szczególnie w sytuacji, kiedy jest gabinet, ciężki dzień. Mhm. Trochę pacjentów idzie do przodu, trochę nie idzie do przodu. Poczytam sekundarzu i od razu, wiesz, jak wracam z uśmiechem na twarzy i moja żona mówi, wow, Patryk, jakbyś miał dobry dzień. Ja mówię, był średni,
Ale poczytałem komentarze. Ale poczytałem komentarze i był tak. Od razu lepszy. Moja mama mówi, że lubi czytać czasami. Mówi, ale mam mądrego syna. Więc jak chcecie poprawić humor mi, Maćkowi, naszym żonom na pewno i mojej mamie. Twojej mamie też? No, moja mama chyba nie ogląda. Tak, tylko... znaczy spoko, ja tam nie mam z tym problemu. Tylko nie piszcie mi już więcej, że się garbię, bo ja o tym wiem i w dodatku mam to gdzieś. Nie ma czegoś takiego. O postawie na pewno poruszymy kiedyś, nie? Bo nie ma czegoś takiego, dobra postawa. Bo tak. Chodzi o to. Ale bo to żeby, zawsze się po prostu pojawia. Więc mówię teraz już, żeby komuś oszczędzić czasu na pisanie tego komentarza. Tak, bo to nie jest tak, że jakby. Bo chodzi o to, żebyś siedział i był ci wygodnie. Tak, a jest. Najczęściej, żebyś nie czuł konsekwencji tym siedzenia. Bo jak jest ci wygodnie, ale wstajesz, się boli kręgosłup, to nie to jest. To trzeba okay. Byłoby coś przemyśleć. To znaczy, że masz kiepską percepcję ciała, bo już powinieneś siedząc czuć, że coś jest nie tak. Więc jak mam taką dziwną pozycję na fotelu przyjmuję. I wydaje mi się, że ono jest wygodne, ale już czujesz, że coś jest nie tak. To wiemy, że jak po prostu nic nie zmienię w tym momencie, to zaraz wstanę i będzie mnie coś tam bolało i wtedy to robię. Ale jak ty siedzisz i jest fajnie i czujesz, że jest ci wygodnie i masz, ja nie masz pytania grymasu bólu na twarzy. Nie, w ogóle nie mam żadnych problemów. No, tak, ostatnio Maćka sprawdzałem i nie był w stanie ostrym, co jest ogólnie... Dla mnie to już jest tak, że ktoś nie jest w stanie ostrym, jest zdrowy. Ja się czuję zdrowo. I tak też wyszło jest, nam, nie? Jest super. Wyszło nam. Dobra, słuchajcie, dziękujemy wam, do zobaczenia, trzymajcie się plutko, hej. Piona.